Słynę teraz uczucie w krótkich. Pomysł się wziął od mojej mamy, która kiedyś to było dawno temu, co patrzyła na internecie i przeczytała o fundacji i od razu wpadł jej pomysł do głowy, żeby oddać moje włosy na fundację. Kiedyś przeczytałam artykuł o takiej dziewczynce, która oddała włosy na cel charytatywny właśnie dla dziecka potrzebującego. No i stąd wyszedł ten pomysł, żeby po prostu jej włosy nie poszły na marne do kosza, tylko po prostu wywołały kogoś uśmiech na twarzy. Włosy przesyłają na fundację, robią perukę i dadzą człowiekowi, który jest chory. Myślę o tej akcji, że to jest bardzo dobry cel. Komuś można pomóc, ktoś będzie szczęśliwy z moimi włosami. Fundacja Rock'n'Roll jest obecna od około 5 lat w salonie. Zobaczyłam tą akcję gdzieś na internecie i chciałam też takie coś stworzyć, zrobić możliwość dzieciom, kobietom pomocy innym. Napisałam list do fundacji, podpisałam umowę i od tego czasu zaczęłam cięcia w salonie. Robię po to bezpłatnie. Długość włosów około 25 cm i dłuższe. Może to być ktokolwiek, chłopak, dziewczyna, dziecko. Są dziewczynki, które specjalnie zapuszczają włoski. Są kobiety, ostatnio w tamtym tygodniu była kobieta, która 3 lata zapuszczała włosy, specjalnie, żeby oddać te swoje włosy, a nie ściąć i wyrzucić do kosza. Także są to decyzje planowane. Niektóre są takie, że ja odgórnie przejmuję tą decyzję, czyli przychodzi klientka, która chce ściąć włosy, ja wiem, że one się nadają, więc proponuję jej to cięcie za darmo i oddanie tych włosów na fundację. Włoski ścinamy, muszą być separowane warkocze, odpowiednio przechowywane, żeby się nie pomieszały i odsyłamy do fundacji i tam już przechodzą dalszą swoją drogę, żeby pomóc. Na teraz uczucie w krótkich. Patrząc w tej chwili na choroby, które są dookoła nas, mamy też klientki chore, które musimy nieraz ciąć maszynką na łyso po prostu. Myślę, że każdy chciałby pomóc i nie wiadomo, co nas czeka. Ostatnio w naszym regionie coraz więcej osób dzwoni do sanitasu z zapytaniem, gdzie mogą oddać swoje włosy, że planują ścięcie włosów, czy to u małych dziewczynek, po komunii, czy po dłuższym zapuszczaniu decydują się na taki krok i pytają, czy mogą oddać w szczytnym celu na fundację, na peruki, które zostaną przekazane na dobry cel dla osób chorych, więc kierujemy je właśnie do salonu sanockiego Naomi, który profesjonalnie ścina, pakuje i wysyła włosy do Fundacji Rock'n'Rolla w ramach akcji Daj Włos. I no nie ukrywamy, coraz większe jest zapotrzebowanie na tego typu włosy, na peruki naturalne, ponieważ są one dużo lepiej tolerowane też, one oddychają niż peruki syntetyczne. Natomiast dzięki akcji Daj Włos umożliwiają dostęp do tych perułek bezpłatnie kobietom, które są w trakcie chemioterapii. Ponieważ Narodowy Fundusz nie refunduje całkowitych kosztów naturalnych perułek i dzięki temu te peruki trafiają do tych kobiet, które mogą się uśmiechnąć, które mogą sprawić, że ich samopoczucie staje się lepsze i dzięki temu może lepiej znoszą to całe leczenie. Ja się czuję jeszcze raz, to ja. Wspaniale.